będzie rzecz o Arii, która już dawno przestała być arią, a stała się hitem, przebojem, szlagierem. Jak zwał, tak zwał. Dam sobie rękę uciąć, ciach, że nawet ci, którzy zarzekają się, że nigdy nie zhańbili się słuchaniem opery, to nawet nie wiedzą o tym, że słuchając tego hitu obcują właśnie z operą. Gdy wymówię tytuł polski tego hitu, myślę, że to nic Państwu nie powie. Lato. Ale jak powiem ten tytuł wersji oryginalnej, angielskiej, Summertime, no to już zupełnie inna bajka. Summertime. Aria, piosenka, właściwie teraz jedno i drugie, którą wykonywali tacy tytani, tacy giganci, no już rozrywki, bo nie opery, jak Janis Joplin swoim takim charakterystycznym, ochrypłym głosem, Tom Waits, Celine Dion, Whitney Houston, The Doors, tysiące, mało tego, dziesiątki tysięcy wykonawców. Mam świetną książkę, z autor Daniel Wyszogrodzki. Jeżeli Państwo się interesują musicalem, koniecznie musicie to mieć na swojej półce. Tytuł Ale Musicale. I tu jest cały rozdział poświęcony temu hitowi. Autor mówi, że istnieje około 33 tysięcy wersji nagraniowej tego hitu. Ja myślę, że tego już nikt nie kontroluje w czasach internetu. Jest nawet strona internetowa poświęcona temu hitowi. A więc, proszę Państwa, ciekawostka. Jak to opera przenika do pop kultury? Kto za tym stoi? Kto jest autorem tego hitu? I o jakiej operze w ogóle mówimy? Tytuł tej opery to Porgy i Bess. Autor George Gershwin. Synem żydowskich emigrantów z Petersburga, ale on już się urodził w Nowym Jorku w roku 1898 i był tym kompozytorem, który usiłował połączyć muzykę, którą słyszał na ulicy, w pracy, czyli jazz, który narodził się w Ameryce, z klasycznymi europejskimi formami. Był zafascynowany muzyką klasyczną i udało mu się to. George Gershwin pracował w bardzo charakterystycznym miejscu. Trzymał rękę na pulsie, w przenośni i dosłownie. Pracował jako sprzedawca piosenek, tak to by to należało określić, na Tin Pan Alley. To dzisiaj dosyć obskurna uliczka w Nowym Jorku, ale w latach nastych XX stulecia to była rozśpiewana ulica pełna muzyki. To właściwie było takie centrum rozrywkowe. To jest moment, kiedy dopiero zaczynają powstawać nagrania. Jeszcze one nie wyparły nut. Jeżeli chcemy posłuchać muzyki, musimy sami sobie muzykę wykonać na jakimś tam pianinie czy gitarze. I nuty nabywało się w sklepach, właśnie znajdujących się na Tin Pan Alley. Szło się do takiego sklepu i tam byli pianiści, którzy przegrywali nam nowości i my, jeżeli nam się spodobało, to sobie kupowaliśmy. A więc George Gershwin był takim właśnie pianistą i on na bieżąco znał repertuar rozrywkowy. No ale później postanowił tworzyć własne piosenki, które stały się hitami, zainteresował się musicalem, także formami symfonicznymi, Błękitna Rapsodia,
a później zamarzyła mu się opera amerykańska, o amerykańskiej tematyce, przesiąknięta oczywiście jazzem. I tak powstała opera Porgy and Bess, która została wystawiona w roku 1935. Dzisiaj sypię datami jak z rękawa i bez ściągi. Ciekawe, że aria, o której dzisiaj mówimy, jest o wiele popularniejsza niż samo dzieło. Dzieło bardziej znane nam jest z tytułu niż ze scenicznych realizacji. Bardzo rzadko wykonywana jest ta kompozycja. Dlaczego? Ponieważ większość bohaterów to są czarnoskórzy bohaterowie i taka musi być obsada. Taki jest wymóg posiadaczy praw do tego dzieła, że większość wykonawców musi być murzynami, a niestety no, ciężko skompletować w Polsce, w Europie, nawet w Metropolitan Opera w Nowym Jorku ma problem, żeby skompletować tak dużą czarnoskórą obsadę. Stąd tak rzadko to dzieło pojawia się na deskach scenicznych. Czy pamiętają Państwo, czy słyszeli Państwo moją opowieść, albo znacie, może znacie ją z ust innych, że jeden z największych operowych hitów, Habanera, czyli aria z opery Carmen, Georgesa Bizeta, nie do końca wyszła spod pióra tego francuskiego kompozytora. No i tutaj niespodzianka, podobnie ma się sytuacja z Summertime. Wyobraźcie sobie Państwo, że jacyś złośliwi muzykolodzy, operolodzy, badacze twórczości Gershwina zaczęli szperać, szukać. I co się okazało? Okazało się, że ten hit, który przyniósł Gershwinowi nieśmiertelność, ma swój pierwowzór gdzie? Na Ukrainie. W latach 20, w roku tam 26, a niektórzy mówią, że 29, kolejne daty, poszedł w Nowym Jorku na koncert chóru kozaków dońskich. Ja nie wiem, czy to oni zostali wysłani przez radziecką władzę w ramach jakiejś, nie wiem, propagandy, czy to byli jacyś emigranci z Ukrainy, no nieważne. Wykonywali w każdym razie ludowe pieśni ukraińskie. I podczas tego koncertu wykonano taką oto piękną kołysankę. Później, gdy komponował swoje dzieło. O czym jest ta opera i w jakich okolicznościach pojawia się ta melodia? Porgy i Bess. Jak się Państwo domyślają, to są imiona głównych bohaterów, kochanków. Porgy, on jest kaleką, który porusza przy pomocy wózka, który jest ciągnięty przez kozę, jest, pomimo swojego kalectwa, jest bardzo silny fizycznie,
a przede wszystkim ma ogromne, wielkie, dobre serce. Bess jest nieszczęśliwą dziewczyną, która jest prostytutką, w dodatku w szponach nałogu, jest narkomanką i jest wykorzystywana przez dilera narkotyków. Akcja dzieje się w Charlestonie, a dokładnie w takich slumsach tego miasta. No i Porky zakochuje się w Bess, otacza ją opieką. Ona początkowo nie rozumie jego uczucia, ale później i ona otwiera swoje serce. Niestety przeszłość nie daje o sobie zapomnieć, opuszcza Porgiego, zostaje do tego zmuszona, ale Porgi wyrusza w świat na swoim wózku ze swoją kozą, żeby odnaleźć miłość swojego życia i żeby po raz kolejny uratować swoją ukochaną. To jest prawdziwy mężczyzna. O. Ale w tej operze jest jeszcze kilka innych wątków. Jest taka bohaterka, która jest matką, młodą matką, jej ojciec, jej mąż jest rybakiem, który wypłynął na połów, ona się o niego niepokoi i usypia swoje dziecko, śpiewając mu właśnie w pierwszej scenie tej opery ową kołysankę, owo Summer Time.